Cześć, cześć, witajcie. Witam serdecznie, tu Ropek, tu Ropek. Po ostatnim odcinku byłem mocno zdegustowany, mocno wkurzony, kiepski dzień widocznie, klawisze mi nie pasowały, technika w ogóle, technika rozgrywania tego odcinka, ta strzelanka, to wszystko, te klawisze technicznie, o Jezu, nic mi nie pasowało, nic mi się nie podobało, także szkoda gadać. Dobra, teraz mamy nieważne. Zobaczymy, jak to dalej. No, być może pierwszy koty za płoty, no. Przywyczai się, nauczy, przypomni sobie pracę na klawiszach. W każdym razie, no, dzisiaj mamy spokojny odcinek. Także niektórzy być może sobie opuszczą, ale z tego co wiem, to będzie prawdopodobnie tak jak w dwójce, wreszcie, te dialogi bardziej rozbudowane. No i troszkę będzie wędrówki, chodzenia, łażenia, bo będziemy na Cytadeli. No, to pewno będą jakieś poboczne questy. W ogóle z Radą mam się zobaczyć, to jest główne zadanie moje. Ale pewno będą poboczne jakieś tam kłościki, jakieś sklepy może coś, jakieś rozmowy poboczne, podsłuchiwania. Także będzie spokojnie. No ale to są właśnie te uroki, co ja pamiętałem, bo już się bałem, że kurczę, będzie FPS, nie RPG, za dużo będzie strzelanek, takie kurde akcje, to jest fajne, owszem, ale nie, że cały czas. A widocznie wrócimy jednak do serialu science fiction, bo o to mi najbardziej chodziło. No jak, co tam? No zobaczcie, no jak, wznowiłem to, czy on nie zapisało mi? No szlak mnie trafi. No nie zapisało mi, zaraz, chwila, moment. O co chodzi? No zobacz. Jezus Maria. Aha, ja wiem, bo zmieniłem zapis plików, kurczę, bo miałem pliki na komputerze, a się okazało, że coś widocznie było nie tak i wróciłem do plików zapisanych w chmurze i to mi idzie od początku. Dobra, zobaczymy, który odcinek będzie lepszy, ten poprzedni, który miałem, czy ten, jeden z nich będzie. Dobra. Idziemy do przodu. Ale cuda. Być może gra mi chce umożliwić kurde lepsze przejście teraz, bo tam mi coś przycinało, coś się działo. Widocznie miałem te pierwsze pliki, które miałem ściągnięte, teraz skonfigurowałem pliki na nowo. Być może te pierwsze pliki, które miałem ściągane i na komputerze, być może było coś nie tak. Cholera wie. No w każdym razie zobaczymy. Nadal szukamy plików w archiwum. Plików o urządzeniu zostawionym przez Proterian. Bo cały czas o to nam chodzi. A jadą koledzy. Chowamy się. Oni są tak blisko, że wiecie co, że ja zmienię tutaj na strzelbę sobie, żeby zaoszczędzić. Broń ręczna, co to jest? A to co to jest? Co ja tu zrobiłem? Tego nie chcę. Chwila, moment. Co to jest? Pistolet. To jest snajperka. To jest mściciel. Katana. Dajcie mi katanę. Mało ma ammo, ale jest katana. Pokaż się, Knajko. Któryś? Katana to jest katana. Okej. Czego? Tej. Gdzie to? Gdzie to? A czy to kurde da? Dziewczyny widzę, że tu załatwią ich wszystkich. Pokaż się. Ale pokażmy się, no. They put up a good fight. Yes, it confirms my assertions about the value of the data stored here. Opa, się. Jedziemy dalej. Tak, dziewczyny? No dalej.
Ale weźmiemy z powrotem mściciela teraz. Co, nawet się od maszyny nie mogę odsunąć, tak? Jeju, jeju. No co, zawadłem? O co chodzi? Chce się w ogóle ruszać stąd? Myślałem, że się nie ruszę. Aha, zaczyna się. A wiecie co? A może weźmiemy, spróbujemy teraz nie destrukcyjną, tylko może zapalającą. Gdzie miałem tą zapalającą? Tu! Ciekawy jestem. Oj, chyba się nie palą. Chyba się nie palą. A jednak się palą. Szkoda, że nie mam granatów. Poczekaj, strzelam. Do ściany, głupi. Pal się. Ashley, zrób mi miejsce, no. Jeszcze. Kurde, obrzyd mają cholery na tablach. Co ja robię? Tak, tam będzie... Nie ta! Tam będzie twoja pomoc potrzebna. Cholera, chuda nie przesunąłem. Przepraszam was, przepraszam was, przepraszam was. Nie chcę się przesunąć mi teraz. Przez to gówno za przeproszenie, nic nie widzę. Dobra. Pomożesz mi, Liara? Co, osobliwość? Rozerwij mi wroga. Jeszcze jednego mi rozerwiesz? Jeszcze jednego mi rozerwiesz? Tu, osobliwością go zwalnij. O, fajna jest ta zapalająca. Ej, Ashley, a ty gdzie tam? Kochana? Życie ci niemiłe? A ja też czekam na wybuch, granaty, tak? Marsz, pal się! Dziewczyny biegają, a ja się chowam, jak głupkowaty. Lutuj go, Liara. Tak jest. A ja go zapalającą. Droga amunicji, fajnie, cieszę się. Katana, bierzemy katanę. Katana, fajna nazwa na karabin, nie? Ale trochę daleko są na katanę. A znowu na snajperkę to są trochę za blisko. Ale katana jest mocna. Gdzie one tam poszły? Kurkowate? Kiedy tam łazicie tej? To jest jeszcze niemożliwe, a ja się po kątach chowam. Tak. To mnie denerwowało to, że nie mam wymienników ciepła. Nie mogę znaleźć przy tych zwłokach. No trudno. Co tu mamy? Windykator. Windykator, a tu co mamy? Mściciela. Nie, chyba windykatora weźmiemy. Zmieniamy. Windykatora bierzemy. Tak, to jest moje. Szepa, tak. Co tu mamy? Modliszka? Nie, modliszka musi zostać. Mściciel jest taki.
Mściciel jest taki, tak? Pojemność uproszczenia. Indikator jest tylko cięższy, trochę większe obrażenia i celność większa, ale pojemność i szybkościelność gorsza. Bierzemy w indikatora. Tak jest. Zatwierdź. Ok. Bierzemy w indikatora. W indikatora pamiętam. Idziemy, dziewczyny. Zobaczcie, lepiej mi się chodzi ten odcinek. Kurde, tam było coś nie tak z tamtym zapisem, z tamtą grą. No, ale nie mówmy hop. Zobaczcie, co dalej. O proszę, są artefakty. Są artefakty Pretorian. Aha. Doszliśmy, super. To są te schematy. No nie, nie wierzę. Iluzja. Człowiek iluzja. No tak, z Cerberusa. I ta muzyka jak w ulicy zaraz. Fascinating race, the Protheans. They left all this for us to discover. But we Proteania, nie Pretorianie. The Alliance has known about the archives for more than 30 years. And what have they done with it? Nie, już nie chcę z tobą pracować, kochany. Jesteś zawredny trochę. What I've always za wielkim egoistą. The data in these artifacts holds the key to solving the Reaper threat. I've seen your solution. Your people are turned into monsters. Hardly. They're being improved. Improved? That's what separates us, Shepard. Where you see a means to destroy, I see a way to control, to dominate and harness the Reaper's power. Imagine how strong humanity would be if we controlled them. No, jak zawsze. Dlaczego to ostatnie pytanie nie jest pokazane? No, trzeba czekać. Powinno być cały czas. Silna byłaby ludzkość, gdybyśmy ich kontrolowali. No, już mamy trochę więcej pytań. Mamy jeszcze czas, masz urojenia. Mamy jeszcze czas. And you're hatching a scheme to control the Reapers? You've always been short-sighted, hasty. Your destruction of the collector base. No, zniszczyliśmy tą bazę, tak? That base was an abomination. Hundreds of thousands of humans were murdered there. W sumie to były części i umysły i wszystko ludzi. You can't defeat the Reapers, even with the Prothean data. Aha. To było bardziej egoistyczne. Tutaj było bardziej takie, bardziej takie życiowe. Chce się pomóc sobie czy komuś. Aha, ale w ogóle z lewej strony to jest po prostu przedłużanie jeszcze rozmowy. Nawet mając dane Protea, więc mi pomóż. Zapewne. No zobaczymy, co nam odpowie. Give me control of your resources and I'll stop them. You'd do better than most, but the odds aren't in your favor. More importantly, I don't want the Reapers destroyed. We can dominate them, use their power, harness their very essence to bring humanity to the apex of evolution. No po mojej trupie może nie tak ostro, bo jeszcze weźmy to dosłownie, ale ma urojenia. The Reapers will kill us all if we don't stop fighting each other. I don't expect you to understand, Shepard, and I'm certainly not looking for your approval. You were a tool, an agent with a singular purpose, and despite our differences, you were relatively successful. But like the rest of the relics in this place, your time is over. Enough talk. Liara. Ściągajcie dane szybko. Don't interfere with my plan, Shepard. I won't warn you again. Duly noted. Shepard. What? The data, it's not here. It's being erased. Kurde, ściągnął dane. Goodbye, Shepard. Wszystko na marne. It's local, someone's uploading the information. Aha, kto jest stąd?
Jeszcze ktoś jest. Hey, step away from the car. Pani doktor! Proszę, ta, która wpuściła tutaj Cerberusa do środka. Też ma ten Omni klucz. Oh, a co teraz? Drop the Ferrere. Cholera. Otwierać. Drabinka! Opaj! Jezu, nie mogę trafić na drabinę. Nie ma czasu do was strzelać. No dalej! Jezu, jak to mnie wkurza, że trzeba na tę pauzę dusić tyle razy. Gdzie jest? Tu, drabinka, hopaj, siup, już. Jezu, kochany, no zobacz. Wkurza mnie z tą pauzą, no. Co jest? O kurde, no. A i co? James, bierz ją. Bierz ją, James. Yes. U, ale wziął to dosłownie, bierz ją. Weź się spokój. Super. Wszyscy żyją? Dobrze. Aliara? Jest Liara. Jest, obok. Porządnie. Ale co z danymi? Pani doktor wzięła na te dane, Diane. Dobra. Norman is en route. They'll be here soon. We need the data. Co jest? Pani doktor. Dajcie spokój. Co to, Terminator? Z popiołów jak Feniks? Co to jest? A Cerberus tak ludzi zmienia. Orders? Finish. No ładnie. Strzelaj do niej, kurde, i co patrzysz? No, i co? Teraz? Jak już załatwił Ashley? Grab that thing. Bring it with us. Shepard, we got Reaper signatures in orbit. No kurde, już nie wierzę, też przelecieli tutaj. Jeśli ich tu brakowało. No tak, oni są w całym Układzie Słonecznym, a my jesteśmy na Marsie przecież. Nie no, chyba wyratują. Jak ją biorą, to ją chyba wyratują. Przekochana Normandia. A jeszcze po Normandii nie chodziłem, nie zwiedzałem, nie przypominałem sobie. No. Naładziłem się na niej. Dwójce. Po niej. Po niej nie, bo na zewnątrz nie. To jest sam płas. No. Na szczęście to nie zmienił. Aha, to jest ten medyczny, punkt medyczny. A pani doktor nie ma. Ashley needs medical attention. Coś podobnego. Poważnie? I know. The Citadel is our best chance. We can find help there. Get us to the Citadel, Joker.
Roger that. Hold on, Ash. See what you and Edie can learn from that thing. Commander, I'm receiving a signal over the secondary QEC. I believe it's Admiral Hackett. Patch me through. I'll forward it to the comm room. Shepard, are you reading me? Commander. Edie, can you clear this up? I'll do my best. Did you get to the archives? I was there. So was the elusive man. I was worried Cerberus might try something. Did you get the data? Most of it. He downloaded some before I could stop him. Edie and Liara are analyzing what we recovered. What have you learned? Was it worth the effort? Preliminary evidence suggests the data is a blueprint for a Prothean device. Device? Hey, Doctor. A weapon, massive in size and scope, that's capable of unquantifiable levels of destruction. Send me the data. We'll do our own analysis. If Liara's instincts are right, this might be the key to stopping the Reapers. I hope so. Lieutenant Commander Williams was critically wounded. We're taking her to the Citadel. Sorry to hear that, Shepard. But we both know this is just the beginning. Talk to the Council, show them what you found. With luck, they'll give you all the support we need. And if they don't? Do whatever it takes to get them on board. I'll be in touch soon. Hack it out. Rada chyba nie jest nam przychylna. Commander. Edie is extracting data from the Cerberus machine. We'll have details to present to the Council by the time we reach the Citadel. And Lieutenant Commander Williams? I've done what I can for her. She needs proper medical attention soon. The Admiral's right. It's going to get worse, isn't it? Unless we stop the Reapers. Yeah. I've looked at the data. This weapon could be the answer if we can build it. I get the sense you don't quite believe it, though. Trudno w to uwierzyć. You didn't see what they did to Earth. How is one weapon supposed to stop? Właśnie. Oni cały układ słoneczny zajęli. You know we can't win this conventionally. Inne planety, inne układy. Parę godzin zajmują. Commander. Ty chyba nie pękasz. Trzeba próbować. O kurde. Make sure we're ready to present our findings to the Council. I'm sure the Council will see the need to help. It'll be a hell of a short war if they don't. No, też nie wierzę w dobrą rolę rady. Mamy naszą Cytadelę. Już myślałem, że dzisiaj będziemy wędrować, łazić, zbierać questy, rozmawiać, ale nie mamy za dużo czasu. Pewno wyjdę trochę do menu, do leksykonu i na dzisiaj to skończymy, chociaż raz się uda troszkę nie takie przydługaśne te odcinki. Przepraszam już Was od razu za ten początek głupkowaty. Myślałem, że będzie sama Cytadela, a tu powtarzaliśmy odcinek. Znaczy ja tylko ten puszczę, bo jest bardziej udany niż tamten. Jednak muszę z Original. Original muszę ściągać. Origin. Where are you taking her? Where to Memorial. Best care in the Citadel. Od niej muszę ściągać tą grę. We're not going with? We need to see the Council. Right. Tak jest Steam, tak jest Origin. Looks like they might be coming to see you. Commander Shepard, got word you were arriving. Bailey, jestem gościu tam z oprawy celnej, był kapitanem. Yeah, you too. Though it's no commander plus. Now. To było do przewidzenia. Congratulations. Potrafi głupkować.
Now half my job is dealing with political bullshit and escorting dignitaries around. No offense. None taken. So, you're here to bring us to the council? I'm here to tell you the council is expecting you, but they are dealing with their own problems with the war and everything. They apologize for the inconvenience and blah, 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 blah. Meet them here at Adina's office. They'll be ready soon enough. Blah, blah, blah. You might have time to go by the medical center if you want to check on progress over there. No, zanim bla bla bla, to najpierw będziemy odwiedzić pewno Ashley, coś pogadamy z kimś po drodze. Thanks, I might do that. You go on ahead. I'll head up to Adina's office. One of my men can show you the way. You? I'm just a tourist today. I'll try not to get in any trouble. Commander, we've got a situation in the embassy quarters. We could use your help. A, funkcjonariusz służb. To była coś służby. I'll be ochrony right there. Celnej czy jakoś tak. The other half of my job. I'll see you around, Shepard. No doubt. F. Więc się powiecie uginę. F? Fundusze kredyty. Proszę, proszę, troszkę mamy. No miałem dusić F. No i co? Jezu, też będę miał problemy z tą mapą, tak jak w dwójce. Aha, no ładna mapka. Dobra, ale wiecie co? Tak jak mówiłem, będę kończył ten odcinek. No, jeszcze raz przepraszam za to zawirowania, no ale się okazało, że kurde, ten Origin mi coś tu pokazuje, kurde. Pokazał mi po prostu, jak skończyłem tamten odcinek, że jest jakiś tutaj błąd plików, które mam na komputerze, że powinienem ściągnąć te pliki jeszcze raz z Originu. Po prostu do nich się logować i tak kurde mi się oni otwierali zawsze jak uruchamiałem grę, no ale po prostu musiałem kliknąć na nich, no i proszę, i niestety cofnęłem się, tak jakby tego odcinka nie było ostatniego, na nowo go musiałem przejść, ale jakoś lepiej przeszedł jednak. Dobra. No proszę, dzień dobry. Zapomniałem, jak te stwory się nazywały, ale to macie w leksykonie. Wszystko jest w leksykonie. Jest nasza Normandia. Super. A na razie my wejdziemy w menu. Ja już sobie zapisuję, proszę bardzo. Czytaj. Jest zapisane, jest Cytadela. Dobrze. Co tu mamy w dzienniku? Aha, Cytadela. Aha, muszę iść do Rady przecież. Do Udiny, do tego senatora, skąd się już widziałem i później do Rady. Dobrze. A co tu mamy? O Jezu, bo nie odznaczyłem jako wszystko przeczytane. To musicie sobie wszystko przeczytać. To jest bardzo dobre. Dusząc, Jezu, ja mnie wkurza ten, jak tutaj czyta po angielsku. Dusimy na F i wspaniała broń do walki wręcz. Tego nie było w jedynce, nie w dwójce. To jakieś jest dodatkowe usprawnienie. The Citadel is an ancient deep space station, presumably constructed by the Protheans. Since the Prothean extinction, numerous species have come to call the Citadel home. It serves as the political, cultural, and financial capital of the galactic community. To represent their interests, most species maintain embassies on the Presidium, the Citadel's inner ring. The Citadel Tower in the center of the Presidium. I utrzymanie zajmuje się tajemnicza rasa zwana opiekunami. A to nie są te kurde, które tam łożą, te kraby takie? Five arms known as the wards. Widma. Szepard był widmem kiedyś też. Special tactics and reconnaissance and answer only to the Citadel Council. They are elite military operatives, granted the authority to deal with threats to peace and stability in whatever way they deem necessary. Dobra, ja to tak szybciej przewinę. Jak ktoś będzie chciał przeczytać, proszę bardzo, pauzę. Some are empathetic peacekeepers resolving disputes through diplomacy. Ja już to dużo znam z dwójki.
The Systems Alliance is an independent supranational government. The Systems Alliance is an independent supranational government representing the interests of humanity as a whole. The Alliance is responsible for the governance and defense of all extrasolar colonies and stations. The Alliance grew out of the various national space programs as a matter of practicality. Sol's planets had been explored and exploited through piecemeal national efforts. The expense of colonizing entire... A political economic pact for collective colonial security, the Alliance is the central galactic institution of human society. The Alliance gained... Naprawdę, jak chce się uczestniczyć we filmie, w tym serialu science fiction, naprawdę warto to sobie poczytać, no. Ale jak ktoś nie chce, no to pewno, że nie ma przymusu, bo niektórych to może bardzo nudzić, no. To czytanie tego wszystkiego. Ale to tak potrafi stworzyć cały ten film. No tak mówię, no. To jest lepsze niż tam, no, Gwiezdne Wojny może nie, ale to za mnie przypomina. A już gadałem o tym. Te seriale, czyli Star Trek i Stacja Kosmiczna. Ciekawi się Proteanie. Przekaźniki maszy, dzięki którym będziemy mogli z galaktyki na galaktykę latać. Which have allowed numerous species to explore and expand throughout the galaxy. Prothean ruins are found on worlds across the galaxy. While surprisingly intact for their age, functioning examples of Prothean paleotechnology are rare. Time and generations of looters have picked their dead cities and derelict stations clean. Dobra, 31 minut. The Protheans meddled in the... Jest co czytać. Tu technologię ożniwiarza, ożniwiarze chcesz poczytać. Ludzkość przymierza, organizacje, planety, miejsce, wojna ze żniwiarzami. No to jest trochę historia tej wojny ze żniwiarzami. Ta, która teraz się dzieje, to już mogę odpalić, chociażby ta. Upadek Ziemi, no właśnie. No właśnie. Upadek Harszanu, tam było pierwsze. A teraz Ziemię. W ciągu godziny. No, proszę. Ominęli nasze floty. Wlecieli jak chcieli, jak w masło. Nawet jak widzieliśmy, nie potrafiliśmy jako Ziemianie nic z nim zrobić. I to było kilka flot przymierza. No tak, bo to jest który? 22 wiek? Nie, teraz mamy 21. No tak, 22 wiek. To 150 lat. No, niesamowicie. Dobra, to co? To będę kończył. Jeszcze raz sorry. Mam nadzieję, że już następne odcinki będą chodziły dobrze. Wynika z tego, że będę musiał Origin najpierw odpalić, otworzyć w ogóle, bo oni i tak są odpaleni, sami się odpalają, uruchamiając grę. Ale w ogóle będę musiał ich otworzyć i tam będę musiał kliknąć w swoich grach. Nagraj. No i wtedy powinno być wszystko dobrze. Dobra. To na razie. Trzymajcie się. Do miłego. Cześć, cześć.